Dzień dobry Państwu. Tak się akurat składa, że inaugurujemy rok akademicki i ruszamy z sezonem Plus Ligi 1 października. Pierwszy mecz w Iławie w ramach tych rozgrywek. Witam wszystkich bardzo serdecznie, pana prezesa, pana trenera Webera, Mateusza Porębę. Gratulacje panie Mateuszu przy okazji, już je składałem, ale oficjalnie przed kamerami. Dziękuję. Gratuluję, jesteśmy dumni, że możemy mieć pana w naszym składzie i też jako studenta uniwersytetu, więc to jest dodatkowa wartość. Szanowni Państwo, rozpoczynamy nowy sezon. Po bardzo dobrym, śmiem twierdzić, poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie otarliśmy się o pudło, że tak powiem. Niewiele zabrakło. W tym sezonie myślę, że będzie co najmniej tak samo, a może lepiej. Dużych zmian z tego, co się zdążyłem zorientować, nie planują ani pan trener, ani pan prezes. Te zmiany wcześniej bywały znacznie, znacznie większe. Raptem 4 zawodników, tak? Będziemy mieli nowych w składzie drużyny. No cóż, nie mamy ciągle Urani, więc te rozgrywki w Iławie są pewnym utrudnieniem, ale staramy się tak działać, żeby wspomagać tutaj drużynę i umożliwiać odbywanie się treningów na terenie naszego uniwersytetu. Bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć ten nowy sezon. I cóż, życzę sukcesów, no bo co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli byłyby jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Ja może rozpocznę od wręczenia panu rektorowi zaproszenia na mecz do Iławy. Mam nadzieję, że pan rektor będzie mógł uczestniczyć w meczach w Iławie i będzie częstym naszym gościem i będzie nas wspomagał w tej trudnej rywalizacji. Jasne. Jak tylko się da, drodzy Państwo, muszę przyznać, że wcześniej takim kibicem siatkówki wcale nie byłem. Od jakiegoś czasu tą siatkówką też żyję. I jak tylko będzie możliwość, to na pewno będę uczestniczył w tych meczach, a pierwszego na pewno będę. Dziękujemy za tą deklarację. Także wręczając to zaproszenie, chciałbym przy okazji panu rektorowi podziękować za to, że w tym trudnym dla nas czasie, jakim jest brak hali Urania, możemy trenować na obiektach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Drużyna jest zadowolona z warunków, jakie mamy na Uniwersytecie. Jest hala sportowa, jest siłownia. Dlatego podziękowania za obiekty sportowe, za wsparcie Uniwersytetu. No i cóż, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia rozgrywek Plus Ligi. Za 3 dni inauguracja z najlepszą drużyną w Europie, z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Na pewno będzie to trudny mecz, ale wierzę w drużynę. Pokazuje ten mecz na pewno, jak dużym zainteresowaniem cieszy się siatkówka w AZS Olsztyn, ponieważ wszystkie bilety zostały w ciągu kilku dni sprzedane od momentu uruchomienia sprzedaży internetowej. No, myślę, że będzie to drugi i ostatni rok gry w Iławie, ponieważ zgodnie z deklaracjami władz miasta raz na jakiś czas prowadzimy rozmowy. Urania powinna być gotowa w przyszłym sezonie 2023-2024 do naszych rozgrywek, więc czekamy z niecierpliwością na tą nową halę Urania, abyśmy mogli już grać u siebie w Olsztynie. Jesteśmy w komplecie. Dzisiaj dojechało 2 naszych srebrnych medalistów Mistrzostw Europy Juniorów, Kamil Szyn-Mendera i Kuba Hawryluk. Więc będziemy trenować w komplecie. Wczoraj uświadomiłem sobie, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat drużyna trenowała w okresie przygotowawczym bez pierwszego rozgrywającego. W poprzednim roku mieliśmy Janka Firleja, wcześniej Kamil Droszyński, dużo wcześniej Paweł Wolicki, Maciek Dobrowolski, natomiast w tym roku nie mieliśmy pierwszego rozgrywającego, więc
nie wiem, czy trener będzie o tym mówił, ale myślę, że potrzeba trochę cierpliwości i zgrania drużyny, żeby ta drużyna się zgrała, żebyśmy mogli pokazać się z jak najlepszej strony. Cieszy srebrny medal Mateusza Poręby, chociaż mam też swoją taką refleksję. W historii AZS-u Olsztyn tylko jedna osoba jako aktualny siatkarz AZS-u Olsztyn zdobyła złoty medal. Był to Mirosław Rybaczewski. Tym bardziej mi było żal, że nie udało się Mateuszowi wejść do historii jako obecnemu siatkarzowi AZS-u Olsztyn i zdobyć ten złoty medal, ponieważ wcześniej był Wojtek, Grzyb, Paweł Zagumny jako srebrni medaliści. No ale taka siatkówka, jest to na pewno duży sukces Mateusza i polskiej reprezentacji, całej polskiej siatkówki, więc trzeba się z tego cieszyć. Mieliśmy w tym roku bardzo dużo reprezentantów Polski i innych krajów, ale przez to, że nie trenowaliśmy w komplecie, to była duża szansa dla naszej młodzieży olsztyńskiej, ponieważ mieliśmy w okresie przygotowawczym właśnie na treningach zawodników z grup młodzieżowych AZS-u Olsztyn. Myślę, że to dla nich było fajne doświadczenie i dla klubu też fajna sprawa pod kątem przyszłości. Być może jeden przynajmniej z tych chłopaków trafi w przyszłości do drużyny, do czternastki AZS-u Olsztyn. No i na koniec cel. Myślę, że nie jest to jakaś niespodzianka, że chcielibyśmy grać o ósemkę, o fazę play-off. Myślę, że to jest taki cel i trenera, i drużyny, i nas jako władz klubu. Ciężka na pewno będzie ta plusliga. W ubiegłym roku było ciężko, w tym roku też będzie ciężko. Takich klubów jak my, którzy chcą awansować do tej najlepszej ósemki, jest więcej. Ale mam nadzieję, że mając tak znakomitego fachowca, jakim jest Javier Weber, bo tak go oceniam, mając stabilny, dobry skład, uda się nam do tej ósemki awansować. I tego sobie i Państwu życzę. Your opinion, your report 3 days before the start of the league about the team, about the preparation. Okay. First of all, good morning for everyone. I hope everything is okay. And I am very happy to the team. I very satisfied we create this team and we put together young players, old players and medium players, and in different level but in very good condition to create a very good team. We play sure in the best league in the world. For me the Plus League is the best league in the world. One is very strong, very equal, and many situations when the team play more like team sure have more possibility to win, and we find this. We will find this in for our team. When I believe too much in this team, we need little time. I am very happy about the condition to the team in this moment. Also in the friendly match, not play so good, but we prove many situations. I don't have all the players. When now in these 2 weeks, we have condition to improve and arrive in the first match very well. I hope the best. I wish the best for our team, but we need working together. When I say together, it's not only the team. It's dirigent, president, rector, people, all journalists play together for arriving the our goal is first of all in the playoff and after in the some medal sure. W wielkim skrócie, jak Państwo usłyszeliście, trener jest bardzo zadowolony ze zbudowania właśnie tej drużyny, z tych zawodników z takimi umiejętnościami, z taką jakością. Jest zadowolony z momentu, z formy, jaką w tym momencie reprezentują. Oczywiście potrzebujemy czasu, żeby się jeszcze zgrać, żeby przed tym pierwszym meczem, czy generalnie przed tymi pierwszymi kolejkami ten poziom był jeszcze lepszy. Jak sami Państwo usłyszeliście, według trenera jest to najlepsza liga na świecie. No i tutaj też mała informacja, mały apel, że razem budujemy ten sukces i to jest praca nie tylko zawodników całego klubu, również środowiska, również dziennikarzy. Także razem tutaj walczymy o tą fazę play-off i o kolejne sukcesy. Dzień dobry wszystkim. Na pewno jestem mega zmotywowany do ciężkiej pracy tutaj w klubie. Te 4 miesiące mi dały bardzo dużo pewności siebie. Dużo nowych rzeczy się nauczyłem pracując z trenerem Nikolą. Cieszę się, że mam trenera Javiera tutaj, który też jest dobrym specjalistą i każdego cały czas ma założenie, żeby każdy z nas w drużynie zrobił krok do przodu. W poprzednim roku mogę śmiało powiedzieć, że ten krok zrobiliśmy.
Kto wie, co by było, jakby Javier był od samego początku w naszej drużynie, może by udało się zwyciężyć z drużyną z Bełchatowa. Na pewno mamy nowy cel do przeskoczenia, do którego będziemy cały czas dążyli. No, u mnie w pokadrze dużo emocji, wspaniałe przeżycia, które chciałbym, żeby każdy z Was mógł doświadczyć, bo granie przy dużej ilości kibiców, gdy cała hala krzyczy, gdy stoisz na zagrywce ostatni, no to jest takie przeżycie, którego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Cieszę się, że mogę dawać tutaj klubowi dużo dobrego, ponieważ sam dostałem dużo dobrego od klubu od samego początku, przychodząc tutaj w pierwszym roku. Klub wierzył we mnie, wyleczył mnie, cały czas ciężko trenowałem tutaj w drużynie, która rozwinęła mnie. Nie oszukujmy się, że cały czas trenowałem w Olsztynie, dlatego miałem szansę wskoczenia do reprezentacji Polski. Ale to też potwierdza, że to miejsce jest dobre dla młodych chłopaków do rozwoju, ponieważ nawet sami wychowankowie, tak jak prezes wspomniał, że może jeden z chłopaków tutaj wychowanków będzie miał możliwość grania w 14 AZS-u, ponieważ mamy już kilku chłopaków, którzy grają w pierwszych ligach, którzy są wychowankami AZS-u, którzy grali tutaj w Olsztynie, dlatego na pewno jestem mega zadowolony, że przychodzi kolejna młodzież do naszej drużyny. Są to srebrni medaliści mistrzostw Europy, którzy mają na pewno duży potencjał. Myślę, że trener Javier wie, co z nimi zrobić. My tylko im będziemy pomagali i żeby się dobrze wprowadzili w ten moment, ponieważ jesteśmy już tutaj wszyscy razem, a oni najmłodsi. Wiem sam po sobie, jak to wejść do seniorskiej drużyny po juniorze, że to jest ciężka sprawa. Postaramy się, żeby było im jak najlepiej i żeby mogli dawać 100% na treningach w każdym momencie. Dziękuję bardzo. A ty już mówisz taką wewą, że rozumiem, że zmęczenia fizycznego już nie ma, już zapomniałeś. Tak, no zmęczenie to jest tak naprawdę chwilowe. W chwilę się odpocznie, kilka dni przeleży się w łóżku albo porobi się coś innego niż siatkówka. Od razu później wraca ta werwa i chęć pracy. Ja czuję wielki niedosyt po sparingach. Chcę walczyć cały czas w każdym momencie, dlatego już nie mogę się doczekać na to spotkanie z Kędzierzynem. No, będzie to rewelacyjne spotkanie. Pierwszy mecz z jedną z najlepszych drużyn, pełna hala. Coś po niego, bardzo się cieszę. Czy dobrze liczysz, że rozpoczynasz piąty sezon? Tak, piąty sezon rozpoczynam w Olsztynie. Jest to, mam nadzieję, że będzie to mój najlepszy sezon w tym roku, ponieważ przepracowałem ciężko ten czas. Już jak wspominałem, te 4 miesiące będąc na kadrze, zrobiłem duży progres, ponieważ trenowałem z najlepszymi w Polsce. Rywalizowanie na środku z Mateuszem Biękiem czy z Kubą Kahanowskim, no to jest coś rewelacyjnego i napędza to do, nawet jak jest słabszy moment, to cały czas napędza do iścia do przodu. Myślę, że zarówno i trener, i zawodnicy zdają sobie sprawę, po co gramy w tym sezonie. Nie po to, żeby się utrzymać w lidze, tylko żeby grać o najwyższe cele. W ubiegłym roku byliśmy bardzo blisko, ten ostatni mecz ze Skrą Bełchatów, z PGS Skrą Bełchatów, ten tiebreak, myślę, że wielu śni się po nocach. Nie udało się go wygrać, ale po to są kolejne jakieś wyzwania, żeby spróbować w tym sezonie powalczyć o wysokie cele. Na razie chcielibyśmy do tej 8 awansować i to nie jest, myślę, że jakaś tam wielka niespodzianka, to o czym mówię właśnie, o tej najlepszej 8. A jak już jestem przy głosie, to drugie, ostatnie pytanie. Jakby pan porównał potencjał Indykonu AZS-u Olsztyn z tamtego sezonu i z tego, udało się według pana ten potencjał na podobnym poziomie utrzymać, czy może jest wyższy albo niższy? Myślę, że potencjał jest podobny. Na pewno ciężko zastąpić TJ'a DeFalco, który był jedną z gwiazd Plus Ligi w ubiegłym roku, no ale są też inni zawodnicy w Polsce, na świecie, którzy potrafią grać w siatkówkę i mamy Morisa Karliczka, mamy Bartka Lipińskiego, którzy na pewno, myślę, że będą chcieli godnie zastąpić reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Mamy nowego rozgrywającego, który, myślę, to co wspomniałem wcześniej, potrzebuje zgrania z zespołem.
Potencjał jest na pewno podobny, byleby nas omijały kontuzje, więc myślę, że ta drużyna będzie przysparzała kibicom dużo emocji i dużo frajdy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.